Jeśli wbijemy pod tym filmem 30 łapek w górę, to robię maraton codziennych filmów aż do końca roku. Zapraszam do oglądania. Cześć, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem, że z racji tego, że jest Wigilia, dostałem, myślę, że spoko prezenty, może was to ciekawić. Oczywiście ja się nie chcę nic chwalić, tylko chciałem się z wami podzielić tym, co dostałem i myślę, że wyjdzie z tego naprawdę, naprawdę ciekawy odcinek. Dlatego rozpakuję dzisiaj 3 dokładnie prezenty. Resztę jeszcze będę dostawał jutro i pojutrze, bo oczywiście jedziemy gdzieś w gości. Ale te, co dostałem na Wigilię, chciałem się po prostu z wami podzielić tym, co dostałem. Myślę, że może was to również trochę ciekawić. No i oczywiście proszę was, żebyście nie komentowali tego, że ale brzydkie prezenty, albo ale jakieś słabe, albo na przykład ja dostałem lepsze, tylko żebyście się również w komentarzach dzielili, co wy dostaliście. Oczywiście nie, powtarzam, że nie chcę się tym chwalić. Także, bez przedłużania, zacznę od pierwszego prezentu. Zacznę, moi drodzy, od pierwszego prezentu. Dostałem go, no nie będę ukrywał, od mojego kochanego braciszka i to jest prezent po prostu trafiony w dziesiątkę, moi drodzy. Ja to wezmę sobie trochę niżej. W ogóle przepraszam za to, gdzie ja nagrywam, bo to jest jakiś stojak na kwiaty, ale nie mam aktualnie jeszcze gotowego pokoju, u mnie jest remont, także nie mam gdzie nagrywać. No i pierwsze, co dostałem, to oczywiście papryka benzona słodka. Zapytacie dlaczego? Śpieszę z odpowiedzią, moi drodzy. Tosty. Moi drodzy, mój brat kochany wie, co ja uwielbiam. Ja uwielbiam po prostu tosty z serem żółtym i z papryką. Ser żółty mam, ale zawsze tej papryki brakuje i zawsze się kłócę z mamą, gdzie jest papryka. A mama mi ją zabiera, że mi po prostu nie zużywa, dlatego dostałem paprykę, moją ulubioną, tosty, chleb tostowy. No i co dalej, moi drodzy? No żelki candy, no żelki candy, moi drodzy. Kto mnie zna, ten wie, że ja żelki candy to jest po prostu smak dzieciństwa, smak gimnazjum, smak podstawówki. No i oczywiście na koniec do streamów blaczek, bo czemu by nie. I lecimy do kolejnego prezentu. Teraz to jest koperta. Nie będę wam mówił, ile jest w środku, ale dostałem trochę pieniędzy. Nie chcę się tym również chwalić, ale wiem już, na co na pewno te pieniądze spożytkuję. Na pewno będę kupował uchwyty do monitorów. Trochę też pójdzie z donate'ów, za co wam bardzo dziękuję. Na pewno będę do nowego stanowiska, nowego studia kupował uchwyty do monitorów. Będę na pewno kupował dodatkowy 8 GB RAM-u, który już będę dzisiaj albo jutro zamawiał. Oczywiście jakieś lepsze oświetlenie i lepsze biurko, także te pieniądze wszystkie spożytkuję bardzo dobrze, żeby wam się również przyjemnie oglądało moje odcinki i streamy. Jest teraz drugi prezent, no i oczywiście co musiał wlecieć? Miętowe chwile, no oczywiście After Eight, chyba tak się te czekoladki nazywały, miętowe chwile. Moje ulubione, czekolada z miętą, to jest po prostu smak, który naprawdę jest cudowny. Dalej, jestem skiety. Bo może to utniemy. Teraz, moi drodzy, prezent, który w sumie byłem przy kupnie tego prezentu, bo mama mi nie wiedziała zbytnio co kupić. Także mamy tutaj kilka rzeczy z H&M-a. Chciałem takie basicowe long sleeve'y, na przykład basicowe bluzy. To jest akurat bluza, taki trochę long sleeve, ale to jest bluza bez kaptura po prostu. Bardzo mi się podobała, taki basic szary, także tak to wygląda. Nie wiem, czy widać, mam nadzieję, że tak. Taka basicowa szara bluza. Do tego taka zwykła koszuleczka, bo mam dosyć mało takich koszulek. Taka też basicowa, tylko w takie białe kropki. Jest spoko, myślę. I trzecia rzecz tutaj, co mamy, to jest basicowa czarna bluza. W ogóle ja lubię chodzić w takich basicach. Ja często chodzę w po prostu cały biały, cały czarny. Nie lubię jakichś tam zbędnych wzorów. I to jest po prostu taka czarna, zwykła bluza z kapturem basicowa. Bardzo mi się podobała. Jeszcze ma tutaj kieszonkę. No i jest bardzo spoko. Z H&M-a to było wszystko i to oczywiście sam o to prosiłem i sam po zapytaniu sam to zaproponowałem. I teraz myślę, że najciekawszy prezent z tych trzech, w sumie, no powiem tak, książki niezbyt czytam, ale dostałem książkę o czym? O grach komputerowych, z tego co widzę. Dostałem książkę o narodzinach Game DW, wzducha demosceny w Polsce. Nie wiem, może do niej zajrzę, nie lubię zbytnio czytać książek, ale taka ciekawa książka, bo to jest o grach komputerowych, ogólnie rozwoju tego w Polsce, także myślę, że ciekawa książka, także dziękuję ślicznie. Strasznie mnie w nogi bolą, dlatego musiałem usiąść. Tutaj prezent, którego no nie mogło zabraknąć, oczywiście wtyczka do kontaktu, ponieważ ciągle mi tych wtyczek za mało, bo mam do nich po prostu podłączone wszystko, mam do nich podłączone LEDy, całe okablowanie, cały telefon muszę gdzieś podłączać, ładować, także jedna wtyczka
do prądu na kabel i oczywiście kabel do iPhone'a. To jest akurat z Ikei. Słyszałem, że z Ikei są bardzo, bardzo wytrzymałe i dobre kable. Także dziękuję pięknie. Teraz trochę droższy prezent. Nie chcę się im jakkolwiek chwalić, ale dziękuję bardzo, że go dostałem, ponieważ zawsze mi brakuje. To są to perfumy Calvin Klein, perfumy Escape from Man, jakoś tak. Calvina po prostu takie ładne. Jeszcze ich nie wąchałem, ale zawsze mi tych perfum po prostu, ja strasznie szybko zużywam i po prostu takich perfumów mi często brakuje. Tak one właśnie wyglądają, są w takim beżowym pudełku, bardzo za to dziękuję. I druga rzecz też z Calvina, to są po prostu bokserki. Dostałem bokserki w ilu? W czterech kolorach. Białe, czerwone, niebieskie i znowu białe. Także za to również bardzo, bardzo... Nie, trzy dostałem, trzy. Bo jest biały, czerwony i granatowy. Także za to też bardzo dziękuję. No i to by było na tyle z tych wszystkich moich prezentów, które dostałem. Oczywiście prezentami są też donaty, które od was dostaję, bo to jest naprawdę, naprawdę wielkie, ogromne wsparcie dla mnie. I mam nadzieję, że po prostu streamy, które robię i to, jak ulepszam swoje studio, ulepszam swoje odcinki, wam się też również podoba. Mam nadzieję, że będziecie ze mną cały czas i na streamach, bo ostatnio trochę krucho jest z wami i osobami. Mam nadzieję, że będzie was coraz więcej. Szykuje się bardzo fajny materiał z przebudowy mojego pokoju, z remontu mojego pokoju. Będę również ulepszał swoje stanowisko, swój komputer, także to wszystko będę nagrywał i wyjdzie z tego bardzo fajny odcinek. Mam nadzieję, że również dostaliście bardzo fajne prezenty. Mam taką po prostu nadzieję. I jeszcze raz wam dziękuję za wszystkie dotacje, za każde wsparcie od was, bo to mi naprawdę pomaga. I muszę wam obiecać, że spożytkuję to bardzo dobrze, tak jak zresztą spożytkowałem na przykład na zakup aparatu, którym mogę teraz nagrywać. Także to by było na tyle, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie. Tutaj jeszcze macie przycisk do subskrypcji kanału, że pamiętajcie, żeby zrobić to tam na dole. Pamiętajcie też również o łapeczce w górę, bo to zawsze jest jakieś wsparcie i nabicie zasięgów. To by było na tyle, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!